Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku FC Barcelona po męczarniach pokonała trzecioligowca w Pucharze Króla. Atletico Madryt wyeliminował Real po dogrywce. Sprzeczka Viniciusa z Simeone. Piękna akcja i gol Griezmana. Kontuzja Salaha w Pucharze Narodów Afryki. Benzema trafi na wypożyczenie do Anglii. Bartosz Slisz oficjalnie w Stanach Zjednoczonych. Jordan Henderson wraca do Europy. Wybrano piłkarza roku w Azji. Nie jest nim Cristiano Ronaldo. Giorgio Chiellini w nowej roli. Kolejny farbowany lis w reprezentacji Polski. Michał Probierz leci porozmawiać z Argentyńczykiem. Toni Kroos krytykowany za wpis w mediach społecznościowych. Sebastian Szymański idolem młodych tureckich dzieci. Drogi widzu, jeżeli jesteś jedną z tych 4,5 tysiąca osób, które pod ostatnim filmem zostawiły łapy w górę, to bardzo Ci dziękuję, naprawdę bardzo pomagasz. Wszystkich tutaj nowych zainteresowanych piłką nożną zachęcam do subskrypcji kanału, no a teraz przejdźmy do tego, co wydarzyło się ostatnio na piłkarskich boiskach. Zacznijmy od środy. W ramach Pucharu Narodów Afryki rozegrano dwa spotkania. W pierwszym Maroko pokonało Tanzanię 3-0, w drugim Demokratyczna Republika Kongo zremisowała 1-1 z Zambią. Tego samego dnia awans w ramach FA Cup wywalczyły drużyny Nottingham Forest, Norwich oraz Evertonu. Trzy spotkania rozegrano także w Pucharze Króla. Do kolejnej fazy promocje zaliczyły Celta Vigo, Real Sociedad i Girona. W czwartek natomiast w ramach Pucharu Króla rozegrano dwa spotkania. W pierwszym rozegranym FC Barcelona zagrała na wyjeździe z drużyną Unionistas. Xavi dał odpocząć wielu zawodnikom. Mecz na ławce rezerwowych zaczęli m.in. Lewandowski czy Gündogan. Jako pierwsza na prowadzenie wyszła drużyna Unionistas. Trzeba przyznać, że zarówno Laporta, jak i Xavi mieli nietęgie miny. Tuż przed przerwą wyrównał Torres, który po golu nasłuchiwał kibiców trzecioligowej drużyny. W drugiej połowie na boisku pojawił się m.in. Lewandowski. Barsa zdobyła dwie bramki i ostatecznie awansowała do kolejnej rundy Pucharu Króla. Na piękny gest zdobył się Ferran Torres, który oddał swoją koszulkę młodej fance. Był to dla niej wyjątkowy dzień. Po meczu Maria została zaproszona do szatni Blaugrany, gdzie została zrobiona pamiątkowa fotografia. W drugim meczu Atletico podejmowało Real. Niestety fani gospodarzy zachowali się w haniebny sposób. Przed meczem mieli oni wykrzykiwać rasistowskie obelgi pod adresem Viniciusa Juniora. Sam mecz przyniósł nam niezwykle wiele emocji. Po podstawowym czasie gry na tablicy wyników widniał remis 2-2. A to oznaczało dogrywkę. Atmosfera niekiedy była napięta. Do słownej sprzeczki doszło między Viniciusem Juniorem a Diego Simeone. W dogrywce lepsi okazali się gospodarze, którzy zdobyli jeszcze dwie bramki i wygrali ostatecznie 4-2. Ozdobą spotkania była akcja i bramka Griezmana na 3-2. Tuż przed meczem Francuz został uhonorowany za zostanie najlepszym strzelcem w historii klubu. W trakcie meczu potwierdził swoją klasę. Partnerem dzisiejszego filmu są diety od Brokuła. Jeżeli masz mniej czasu na gotowanie, ale chcesz dbać o zdrowie, a w posiłkach stawiasz na smak i jakość, no to catering dietetyczny może spełnić Twoje oczekiwania. Moje spełnia. Na obiad miałem pierogi ruskie, na deser sernik królewski, a zaraz do montowania filmu czeka na mnie czekoladowa granola z jogurtem i frużeliną jagodową. Brokuł ma w swojej ofercie duży wybór diet, więc znajdziesz coś dla siebie. W razie problemów z wyborem w ich ofercie zapewnione są darmowe konsultacje dietetyczne. Ponadto diety od Brokuła mają swoją apkę, więc ustalanie harmonogramu swojej diety i zamawianie posiłków jest mega proste i wygodne. Tych, którzy chcą oszczędzać czas na gotowaniu, a może poprawić swoją sylwetkę, albo po prostu pysznie zjeść, odsyłam do oferty Brokuła, link do niej znajdziecie w opisie. Wczoraj rozegrano także pierwszy półfinał Superpucharu Włoch, w którym Napoli zmierzyło się z Fiorentiną. Mecz na ławce rezerwowych zaczął Piotr Zieliński. Polak na boisku pojawił się w 72 minucie. Mistrzowie Włoch pewnie pokonali swoich rywali 3-0. Dubletem popisał się Cerbin. Rozegrano także kolejne mecze Pucharu Narodów Afryki. Gwinea Równikowa wygrała 4-2 z Gwineą Bissau. Wybrzeże Kości Słoniowej przegrało 0-1 z Nigerią. A Egipt zremisował 2-2 z Ganą. W ostatnim meczu przedwcześnie boisko musiał opuścić Mohamed Salah. Piłkarz Liverpoolu najprawdopodobniej doznał kontuzji mięśniowej. Sprawdźmy teraz, co ciekawego wydarzyło się na transferowym rynku. Coraz więcej i coraz częściej mówi się o powrocie Karima Benzemy do Europy. Jego przygoda w Arabii Saudyjskiej nie należy do udanych. Według serwisu Team Talk sytuację 36-latka monitoruje Arsenal. Kanonierzy mają rozważać wypożyczenie do końca sezonu. Ciekawego transferu dokonała drużyna Al-Hilal. Saudyjczycy ogłosili transfer Renana Lodiego, który ostatnio bronił bar w francuskiej Marsylii. Klub z Ligue 1 na sprzedaży swojego obrońcy miał zarobić około 23 miliony euro.
Amerykańska MLS zyskała kolejnego Polaka. Atlanta United oficjalnie poinformowała o podpisaniu kontraktu z Bartoszem Sliszem. Umowa obowiązuje do końca 2028 roku. Według nieoficjalnych informacji Legia Warszawa zarobi na sprzedaży około 3,5 miliona dolarów. I can't wait to meet you. Klub zmienił Filip Jagiełło. Polak został wypożyczony do końca sezonu z Genoi do Specji. Pomocnik ma pomóc w walce o utrzymanie w Serie B. Wypożyczony został także Maxi Ojedele. Młodzieżowy reprezentant Polski udał się na pół roku do drużyny Forest Green Rovers, która gra na poziomie League 2. Tam z pewnością będzie otrzymywał więcej szans na grę. Na spore wzmocnienie może liczyć Brentford, ale nie mam tutaj na myśli żadnego transferu. Ivan Toni wraca do gry po zawieszeniu, które trwało od maja 2023 roku. Napastnik zakończył karę 8 miesięcy za granie u Buchmachera. Piłkarz w mediach społecznościowych opublikował wymowny wpis. 27-latek będzie mógł wystąpić już w najbliższym meczu Brentford przeciwko drużynie Nottingham Forest. Klub zmienił Jordan Henderson. Anglik dość szybko pożałował swojej decyzji o przenosinach do Arabii Saudyjskiej. 33-latek szukał drogi ucieczki do Europy i udało mu się ją znaleźć. Pomocnik podpisał kontrakt z Ajaxem Amsterdam. Najpierw rozwiązał kontrakt z Al-Ittifaq, po czym podpisał nowy z holenderską drużyną. Ma on obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku. Henderson w nowej drużynie będzie grał z numerem 6. W Azji wybrano piłkarza roku. Cristiano Ronaldo musiał uznać wyższość dwóch kandydatów. Jak co roku wybrano najlepszego piłkarza Azji. Nagroda ta trafia do piłkarza grającego w azjatyckiej reprezentacji lub azjatyckim klubie. Na najniższym stopniu podium znalazł się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w ramach głosowania zgromadził dokładnie 17,06% głosów. Na drugim miejscu z wynikiem 19,54% głosów uplasował się obrońca Bayernu Monachium Kim Min-jae. Plebiscyt po raz siódmy z rzędu i dziewiąty w karierze wygrał gwiazdor Tottenhamu Heung-min Son. Koreańczyk zgromadził łącznie 22,9% wszystkich głosów. Jak zatem widzicie, różnice w pierwszej trójce są niewielkie. Dowiedzieliśmy się, w jakiej roli przez najbliższe lata będzie się spełniał Giorgio Chiellini. Całkiem niedawno utytułowany Włoch ogłosił zakończenie profesjonalnej kariery. Jak się okazuje, jego emerytura nie potrwa zbyt długo. 39-latek podejmie się nowego wyzwania w klubie, w którym zakończył karierę, Los Angeles FC. Chiellini będzie tam pełnił rolę trenera do spraw rozwoju zawodników. Giorgio zapewni wsparcie nie tylko piłkarzom, ale również pierwszemu trenerowi, Stevenowi Cherundolo. Według polskich mediów niedługo możemy mieć kolejnego farbowanego lisa w reprezentacji Polski. Chodzi tutaj o zawodnika greckiego Olympiakosu Pireus, Santiago Eze. Argentyńczyk w styczniu otrzymał polski paszport dzięki pochodzeniu swojej babci. Grecki klub naciskał na to, aby spełnić limit piłkarzy spoza Unii Europejskiej. Jak się teraz okazuje, wykorzystać to może sam Michał Probierz. Według portalu sport.tvp.pl selekcjoner w ciągu najbliższych kilku dni ma się spotkać z 22-latkiem i porozmawiać o potencjalnym powołaniu na barażę do Mistrzostw Europy 2024. Czy według Was potrzebujemy takiego piłkarza w kadrze narodowej? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Toni Kroos ostatnio musi się zmagać z falą krytyki w mediach. Jakiś czas temu Niemiec skrytykował pomysł rozgrywania Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej. Powodem jest m.in. łamanie praw człowieka. W trakcie półfinału i finału kibice na stadionie nie szczędzili mu gwizdów. Takie wypowiedzi, jak widzicie, tutaj spotkały się z radykalną odpowiedzią. Tym bardziej dziwi to, co ostatnio zrobił piłkarz. W tym tygodniu w jego mediach społecznościowych pojawił się film promujący Dubaj w ramach współpracy. W komentarzach zawrzało. Jeden z użytkowników napisał: pieniądze przemówiły, prawda? Przestań być hipokrytą po tym. Jak sami widzicie, na wizerunku Toniego Kroosa pojawiła się bardzo duża skaza. Sebastian Szymański już w swoim pierwszym sezonie w Fenerbahce stał się gwiazdą tureckich rozgrywek. Jak do tej pory w 32 spotkaniach strzelił 12 goli i zanotował 14 asyst. Dla wielu dzieciaków Szymański jest wzorem do naśladowania. W sieci pojawiło się wideo, na którym młodzi kibice odtwarzają cieszynkę polskiego pomocnika. Sprawdźmy, co ciekawego zaplanowano na ten piłkarski weekend. W Anglii rozegrane zostaną mecze w ramach 21. kolejki Premier League. Ciekawie zapowiadają się starcia Arsenalu z Crystal Palace oraz Bournemouth z Liverpoolem. We Francji zaplanowano mecze 1/16 finału Pucharu Francji. Najciekawiej zapowiada się starcie Rennes z Marsylią. PSG o awans powalczy z Orléans, a Nicea z Bordeaux. W hiszpańskiej La Lidze również 21. seria spotkań. Real Madrid podejmie ostatnią drużynę w tabeli, Almerię. FC Barcelona natomiast na wyjeździe
Madrycie zmierzy się z Realem Betis. Za naszą zachodnią granicą 18. kolejka Bundesligi. Emocjonująco zapowiada się rywalizacja RB Leipzig z Bayerem Leverkusen. Bayern Monachium o wygraną powalczy na własnym stadionie z Werderem Brema. We Włoszech 21. kolejka Serie A. W niej m.in. AS Roma zagra z Hellasem Verona, a Lecce z Juventusem. W Arabii Saudyjskiej rozgrywany jest Super Puchar Włoch. W drugim półfinale Inter zmierzy się dziś z Lazio. Finał zaplanowano na poniedziałek 22 stycznia. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!